Dzisiaj zwiedzam opuszczony ośrodek szkolenia policji. Obiekt powstał w latach 70. XX wieku, a w jego skład wchodziły między innymi cztery budynki hotelowe, stołówka, hala sportowa, boiska, park oraz plaża. Początkowo był on ośrodkiem wypoczynkowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a dopiero później, w 1990 roku, przekształcił się w ośrodek szkoleniowy. W 2011 roku ośrodek szkolenia policji został zlikwidowany. Jednak rok później, w 2012, po raz ostatni wykorzystano obiekt i urządzono tu bazę szkoleniową dla policjantów przygotowujących się do organizowanych w Polsce Mistrzostw Euro 2012. Następnie ośrodek zamknięto na zawsze. Wszyscy funkcjonariusze oraz pracownicy zniknęli, pozostała jedynie ochrona. W 2017 roku zamknięty już ośrodek przekazany został miastu Poznań pod warunkiem, że na jego terenie powstanie ogólnodostępny obiekt rekreacyjny. W 2018 roku ogłoszono pierwszy konkurs na zagospodarowanie opuszczonego ośrodka. Pomysłów było wiele: dom kultury, ośrodek rehabilitacyjny, dom seniora czy obiekt wypoczynkowy z kąpieliskiem. I na tym się skończyło, ponieważ nie znaleziono inwestora. Kiedy zwiedzam ten obiekt, jest rok 2023. Do dzisiaj żadne prace rewitalizacyjne nie zostały podjęte, a opuszczony ośrodek szkolenia policji coraz szybciej niszczeje. Thank you.
Cześć, witajcie w ogromnym ośrodku szkolenia. Sierpień 2017. To trochę wcześniej niż widzieliśmy do tej pory. To znaczy troszkę później. Bo wcześniej był 2010 rok. Będzie tutaj sporo takich samych pokoi porozbieranych. Dlatego też pewnie nie będę wam pokazywał wszystkich zakamarków. Tu chyba elementy kotłowni. Zamknięte to. To nie ruszam. Tutaj już zapewne pokoje osób, które w tym ośrodku szkoleniowym się szkoliły. Takie były warunki sanitarne. Jak widzicie, trąci PRL-em mocno. A jak widzicie, podłoga się mocno podnosi. Takie widoki tutaj były z tego ośrodka swego czasu. Jak widzicie, on jest ogromny. Wszystko jest rozmontowane. Ja tak sobie zaglądam czasem przez okno, dlatego że... O, tutaj widzicie. Jest to, co widzieliśmy już
Ja tak sobie czasem zaglądam, dlatego że wiecie jak jest. Kurczę, jak ja to mogłem przegapić. Taki rysuneczek. Widzicie tutaj w tym holu, no nie dość, że paletka jeszcze została do tenisa stołowego, to mamy jeszcze taki malunek. Trąci komuną, nie? Ten rysunek jest taki w stylu komunistycznym. I ci robotnicy tutaj, tego cyrkla jakieś tam. Kalendarz. W każdym razie 2012. To lecimy dalej. Pokoi tutaj jest strasznie dużo. Także tak jak mówię, nie będę wam pokazywał wszystkich. Dobra, jestem teraz na trzecim piętrze. Na trzecim piętrze wam pokażę coś. Tutaj jakaś centralka. O, albo tam skrzynie po prostu. W każdym razie coś tutaj zaczęło płonąć kiedyś. Jak widać. A wyjście to sobie zostawię na sam koniec. Zaglądam, zaglądam, bo wiecie, że zaglądać trzeba. Piękny poranek. A więc znowu nie było tak ładnie widać wszystkiego, jak oczywiście z góry. Tak więc teraz widzicie ogrom tego ośrodka i nic, przejdę się tak. Najwyżej jakieś drzwi będą. Najwyżej jakieś drzwi będą może otwarte, balkonowe, to sobie wejdę z powrotem. A tutaj też przy okazji będę mógł zrobić obczajkę. Dobrą. No tak jak wam mówiłem, ośrodek jest wielki. Ośrodek szkoleniowy. Tak więc. A wy to będziecie lepiej widzieć przez kamerę, bo ona wam zastosuje takie filtry, żeby nieco żeby po prostu was słońce nie raziło, tak jak mnie razi. Dobra, tam wygląda na to, że też jest wszystko otwarte. Widzicie jakieś paczki po cygarach. Jestem pewny, że złomiarze sobie palili szlugi podczas rozkręcania tego miejsca.
To jest tak troszkę aż dziw, że to miejsce działało do niedawna jeszcze, a przecież jest strasznie zajechane. Spróbuję się pobawić taką jedną nakładką do latarki, która, czyli rozprasza światło. Tak się troszeczkę zachowuje, jakbyście mieli w ręku pochodnie. O. Wow. Tutaj to można w dół polecieć. No nie, no ona. Popatrzcie. Pochodnia. Zwykła latarka. To chyba... A teraz bez latarki. O, w sumie. O, teraz jest elegancko. O, teraz tak. Faktycznie rozprasza światło. No zobaczymy, zobaczymy w filmie. Nie bawiłem się w filmie tym jeszcze. Znaczy ja to tak mówię, pochodnia, bo tak troszkę wygląda, no nie? Jakbyście tak trzymali pochodnie w ten sposób. Popatrzcie, ktoś ewidentnie próbował to miejsce puścić z dymem. Być może złomiarze właśnie. No i tak nie widać na takim zwykłym trybie aż tak dobrze. Na górze zamontowano nadajnik GSM. Widzicie, możecie sobie ze zewnątrz obejrzeć. No tak. Tu są jakieś klucze. Osoba pobierająca klucz do TV musi być odnotowana w książce przebiegu służby. Przykładowo. Panie komisarzu, dyżurny kompanii posterunkowy Kowalski melduje, że podczas pełnienia służby nic się nie wydarzyło. Kompania w trakcie zaprawy porannej, na przykład. Jeżeli przełożony wchodził tutaj, to trzeba mu było zameldować, co się dzieje. No dobra. Wejdę znowu do kilku pokoi, chociaż przejdę sobie o wiele więcej niż kilka, żeby wam pokazać. Ciekawa sprawa, być może ćwiczenia tutaj trwają. W każdym razie, czasem. W każdym razie to są łuski od strzelby. Made in Poland. PR PIK 98. No, mogą to być
prawdziwe naboje. To znaczy, wszystkie są prawdziwe, ale chodzi o to, że mogą być to naboje z metalowymi kulkami na przykład w środku, a mogą to być naboje gumowe tego typu. Popatrzcie, tu jeszcze jeden leży. Tak więc zapewne było to miejsce po zamknięciu wykorzystywane do ćwiczeń. Dobra, wejdziemy sobie teraz do góry, a później zejdziemy. O, tu jest wszystko zabite dechami, więc można wejść na przykład tutaj. No jak widzicie, niewiele lepiej albo niewiele gorzej. Jedno z dwóch. Patrzcie, gniazdka też takie stare, starego typu. Tragedia w sumie. Jak tutaj się goście mieli szkolić i mieszkać w tym ośrodku, to trochę współczuję. Popatrzcie też na podłogę. Też taka stara wykładzina. To znaczy, nie wiem, kiedy to zostało wyłączone z użytku. No takie drzwi to ja miałem u dziadka. Nie wiem, kiedy to zostało wyłączone z użytku, dlatego że, tak jak wam mówię, nie czytam raczej o obiektach, zanim ich nie zwiedzę, dlatego żeby mnie bardziej zaskoczyły. Na razie jest cisza wszędzie, bardzo dobrze, lubimy ciszę na eksploracji. Tyczka podpięta, a zrobimy test wtyczki. Ponieważ ja mam taką wtyczkę ze sobą z diodą i ta dioda świeci, jeżeli jest prąd w danym gniazdku. Widzicie, nie świeci, czyli prądu nie ma. Jeszcze nikt tego nie rozwalił. No, co jest dosyć interesujące. Sala wykładowa P3. No, za taką salę, tutaj telewizorek pewnie kiedyś był, stary, jakiś taki postawiony, za taką salę, o tu tablica jest w ogóle, no to ja podziękuję za taką salę właśnie, już 3 razy zaczynam to zdanie mówić, nie wychodzi, no w każdym razie. Pomieszczenie gospodarcze. Jednak jest trochę chłodno. O, fajny widok na ten pawilon, który zwiedziliśmy. Jaka tu cisza jest w ogóle. Tak jak mówię, wejście na dach sobie zostawię na koniec. A póki co idziemy do kolejnego pawilonu.
No, jestem w kolejnym pawilonie. Jak widzicie, lampę ktoś przygotował do wyniesienia. Tutaj ta ulica też wygląda inaczej troszeczkę. 2009 data. No i klucze. Oj, tutaj to się wszystko zapadło. Tak było kradzione. Na policjanta. On mówi: stać, nie eksplorować. Ręce do góry. Kamera do plecaka. I tu policjantka jest jeszcze. Z bandytą skutym. Właściwie to go kuje dopiero. Pewnie eksplorował ośrodek policyjny, a nie wolno. Tam na dole to ciężko zwiedzać. Ten ośrodek, ten pawilon ma też piętra 2. Także przejdę się i zobaczę, co tu ciekawego jest. Muszę czapkę ściągnąć. W ogóle za ciepło jestem ubrany. Rano było naprawdę zimno. A teraz robi się bardzo szybko gorąco. Pokoje są wszystkie takie same w zasadzie, widzicie? A ja sobie trochę ciuchów pościągam. Ale przez chwilę to w ogóle z rozpiętą bluzą pochodzę, żeby gorąco ze mnie zeszło. Natrysk. I znowu sala wykładowa. Tak więc widzicie, na razie przez chwilkę nie będę świecił. To znaczy, wątpię, żeby właścicielka psa miała coś przeciwko temu, że ja sobie tutaj chodzę i zwiedzam, tym bardziej jak wyjdę i się przedstawię, ale na razie nie musi o mnie wiedzieć. Dobra, kolejna sala wykładowa. Co tu więcej dodać, nie? Jest na pewno lekcja i temat. Ale jestem pod wrażeniem, dlatego że ktoś zrobił E. Przeważnie te nieuki od HWDP piszą policją przez E na końcu. I analogicznie magazyn tutaj. Tutaj widzicie, leżą sygnalizacje przyzywowe. Takie widziałem też w więzieniu, które zwiedzałem, w zakładzie, gdzie nie, w areszcie śledczym. Ale to bez różnicy, bo tak jak kolega mój wspominał, te jednostki nie za bardzo się w tej chwili różnią, a już tak szczególnie dla laika.
No więc one sobie wisiały tutaj na zewnątrz i zaświecało się je, jeżeli czegoś chcieliście. Być może w tym przypadku na przykład jakaś pani sprzątająca, jeżeli zaświeciliście taką sygnalizację, miała informację, że coś tam powiedzmy jest do zabrania, do wymienienia. No dobra. Powiem wam tak. Przejdę się po pokojach jeszcze. Chociaż tak jak widzicie, one naprawdę są identyczne. O, ten jest troszeczkę większy po prostu. Z szafą. Tak więc przejdę się po pokojach kolejnych. I zobaczymy, czy jest tutaj jeszcze coś ciekawego do pokazania. Dobra, przeszedłem się w jedną i w drugą. Także pora chyba podejść na stołówkę, dlatego że mam wrażenie, iż stołówka jest w osobnym miejscu. Kurczę. Nie przejdę. Wydaje mi się, że do magazynów kuchennych weszliśmy. Wszystko rozebrane. Tutaj dźwig towarowy. Tam pewnie zaraz się da wejść. Kurczę, pozamykane. Ale tam pewnie była właściwa kuchnia. Nie wiem, czy widzicie, wszystko w płytkach. Czyli właściwa kuchnia tam mogła być. Dobra, spróbujemy inaczej. Dalej dźwig. Więc wydaje się, że tutaj żarcie mogło wyjeżdżać, skoro na dole była kuchnia. O, tam zaraz wejdziemy. Tutaj też pomieszczenie ala kuchenne. Ale wszędzie bufet, zmywalnia, zaplecze, wentylator, czyli jest tutaj gdzieś bufet, czyli stołówka, a pewnie tam. Tutaj łazienki, jak się już najedliście, a tutaj pewnie bufet. O Boże, jak ktoś to spalił. Oj Boże. Tu widzę chamstwo, po prostu nie zna, nie ma hamulców. Ale demolka. O kurczę. Ale demolka. Wszystko wyciągają i wynoszą. Wszystko. Tu może sala na przykład dla wykładowców.
była, w której oni sobie jedli. A tutaj jakaś kartka jest. No dobra. W każdym razie na tej sali być może jedli sobie uczniowie, adepci na policjantów tutaj jedli. O. W całej takiej sali wielkiej, a tam obok właśnie wykładowcy. Proszę, proszę. Patrzcie, zostały talerze, które pewnie tutaj się odnosiło brudne. Chociaż może nie. Statyści do przebrania, scena zewnętrzna. O, czyli film tu jeszcze jakiś kręcono w tym ośrodku. Być może dawno temu, jak jeszcze go tak nikt nie załatwił, że po prostu zaczął płonąć. No szkoda, no tak naprawdę, ale widzicie, mogła być naprawdę fajna stołówka do filmu. Taka, że wow. A ktoś to po prostu wszystko rozwalił. Kompletnie. Kompletnie rozwalił. I podpalił jeszcze na koniec. Jeszcze jedna sala. Też tutaj ktoś inny mógł jeść. Być może jakaś ekipa, na przykład tam byli wykładowcy, tu byli uczniowie, a tutaj na przykład jakaś grupa z jakiegoś, nie wiem, ministerstwa na przykład. Tutaj łazienka. Jak widzicie, wszędzie się dobierali. Złomiarza jak tu weszli, do czego tylko mogli. Tu kolejna łazienka, no bo zapewne kobiety, mężczyźni. O, tutaj kobiety, czyli tam mężczyźni. Tu kolejne wejście na tę stołówkę. Ale skoro jesteśmy na górze, to jeszcze tutaj zobaczymy, co było. Tak sobie myślę, że być może były tutaj pokoje właśnie dla osób, które miały tam jakiś, w cudzysłowie, wyższy status tutaj. To znaczy wyższy stopień wykładowcy może właśnie, czy tam jakoś, czy tam jakiś dyżurny też może na przykład. O, tutaj wejście główne zapewne na stołówkę, bo my tylnym weszliśmy. Jeszcze przed wyjściem na dach to sobie wejdziemy na balkon tutaj. A, gdzie ja idę? Grzejniki powyjeżdżały, tak jak już wspominałem, chyba nawet ze 2-3 razy. Kolejny pokój. Widzicie puszki po piwie, ludzi, którzy pewnie piłowali tutaj wszystkie rury. Łazienka troszkę inna, ale w zasadzie status, to znaczy standard bardzo podobny jednak mimo wszystko. Dobra, ta nakładka nawet na niewielkie odległości sobie radzi. Fajnie. Kolejna łazienka. Pokoje. I pokażę wam tutaj też ten skrajny. O, deski powjeżdżały do wanny. Ok. No tutaj widać, że państwo mieli problemy z wilgocią na sam koniec. Widać po tych
ścianach. No ale obiekt też stoi otwarty. Skoro jest tutaj papa na tym dachu, to zakładam, że nie można było na nim jeść. Talerze ktoś rzucał w ogóle tutaj na zewnątrz. Rozwałka kompletna. Pawilon Merkury. Czyli faktycznie wygląda na to, że skoro dostał jakąś nazwę, to ktoś tutaj mieszkał. A może właśnie wykładowcy. Dobra, powiem wam tak. Obejrzeliśmy tutaj wszystko w tym ośrodku. Teraz pokażę wam go jeszcze z góry, z dachu. To do zobaczenia przy dachu. Wchodzę sobie jeszcze na dolne piętro, dlatego że poszalałem i się okazuje, że my byliśmy na górze teraz. My byliśmy na górze, a tu jest jeszcze jedna. Jeszcze jedno piętro ze stołówkami, ze stołówką. To też ktoś podpalił, ale patrzcie, to wygląda ładnie. Wygląda naprawdę ładnie. Tutaj są łazienki po lewej stronie. O! Jest też kuchnia. Jest też kuchnia, która była na dole tam zamknięta. Tak mi się wydaje, że kuchnia. O, widzicie. Widzicie chociażby. Tu jest dźwig. A tutaj tak, macie wejścia, gdzie jest, no na przykład jedno na siłę, włączniki, gniazdka na prąd i tak dalej. Tutaj zapewne były zamontowane kiedyś ze stali, jeśli się nie mylę, wielkie urządzenia do gotowania. Tutaj jest wentylacja kuchni, no bo wiadomo, jak gotuje się dla tylu osób aż, a tu jej dalsza część, no to potrzeba naprawdę wielkiej kuchni i w tej kuchni dobrej wentylacji. No dobra, i teraz sobie przejdziemy, dam maksymalne światło. O, tam są kolejne pokoje na pewno dla kolejnych wykładowców, być może właśnie tak jak mówiłem. Tymczasem tak sobie tutaj wygląda ta stołówka na dole. A tutaj zapewne jeszcze wam pokażę tak na szybko. Było zdawanie naczyń albo pobieranie żarcia. No a tutaj już taka naprawdę ładna mozaika. Nie chcę wam tego prześwietlić. O, chyba tak będzie dobrze, jak będę świecił. Jacyś Egipcjanie chyba to są. I oni sobie idą przez pustynię. Tu jest słońce. A tu są palmy. Ładne miejsce, no tylko niestety już zostało zdewastowane. Zobaczymy, czy tam są pokoje też. Myślę, że tak, no bo jakby inaczej. Tutaj łazienki, toalety. O właśnie, to jest główne wejście na stołówkę. Tutaj były schody na górę już. Na górze byliśmy. Tutaj była szatnia, no bo wiadomo, jak była zima, no to nie będziecie sobie zażerać w kożuchu. O, szatnia. Wieszaki szatniowe. Niektóre poznikały, parę jeszcze zostało, pewnie znikną niedługo.
Tak wygląda niestety rzeczywistość. Tutaj pokoje, pokoje, pokoje. I być może tutaj jeszcze taka sala wykładowa. Ja tak znalazłem w sumie parę informacji, jeszcze wam powiem, że to miejsce prawdopodobnie może zostać wyburzone niedługo. Także być może mi się zdarzyło tutaj akurat w ostatniej chwili się pojawić, dlatego że też od kolegi dowiedziałem się, że próbowano tutaj zagospodarować to miejsce, ale nie wyszło, dlatego że strasznie tutaj podchodzi z jednej i z drugiej strony w zasadzie woda, dlatego nie da się osuszyć po prostu tego miejsca, więc prawdopodobnie zostanie ono wyburzone. No i tyle, teraz lecimy na dach. No, to tak jak mówiłem, wróciłem się tutaj, żeby nakręcić wyjście na górę. Mam dziwne wrażenie, że nawet ten maszt próbowali złodzieje rozwalić i rozkraść w częściach. Tu jest napis, nazwa tego tego pawilonu. Tamten pawilon też ma nazwę. Leciutko na prawo od masztu. I ten pawilon też ma nazwę po samej, na samej lewej stronie. Widzicie, można zajrzeć do tamtych pokoi z tego miejsca, że one też są, że one też są puste. Już wyżej się nie da wejść, także wlazłem maksymalnie na górę, jak się da. No dobra, ja się już tutaj przygotowuję powoli do zejścia i do wyjścia z tego obiektu. Także wiem, że ten obiekt był trochę puściejszy, ale ja się po eksploracji czuję fajnie, tym bardziej, że się rozgrzałem. Jest wczesna godzina, tak więc taka przebieżka była w sam raz, z rana samego, żeby się rozgrzać. No, to trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym obiekcie. Cześć.